już mogę mówić. Kasiu, to jest tutaj w tym miejscu nasze drugie spotkanie. Powiedzmy sobie dzisiaj, że będziemy mówić o filozofii w życiu codziennym. Jak ona wyrasta z życia, jak wraca do życia codziennego, jak może, czy potrafi służyć człowiekowi na co dzień. Tak sobie pomyślałem, a jeśli chodzi o spotkanie, jeśli właśnie używamy słów i tego słowa spotkanie, to mam na myśli wydarzenie. To znaczy, nie chodzi mi tylko o spotkanie w sensie czasowo-przestrzennym, bezpośrednio. Bo może być spotkanie z drugim, to znaczy z tym, co pozostawił po sobie. Natomiast chodzi mi o wydarzenie, które sprawia, że coś w naszym wnętrzu się zmienia. Zmieniamy się i pozostaje ślad. Ślad, który waży także na przyszłość. Tak sobie wyobrażam te nasze spotkania, które myśmy sobie zaprogramowali. A teraz widzieliśmy się miesiąc temu, czas wakacji. Ja wakacje staram się czytać to, co faktycznie mnie najbardziej interesuje, a nie tylko to, co potrzebne. Tym bardziej, że nie prowadzę już zajęć dydaktycznych, systematycznych. Z tym nie muszę robić tego, co wtedy, przygotowując się, trzeba było robić. I ostatnio między innymi wróciłem do esejów Thomasa Mertona poświęconych Albertowi Camusowi. Pytałaś mnie za pierwszym razem o moich takich myślicieli wyjątkowych. Albert Camus dla mnie jest myślicielem wyjątkowym. I to właśnie stało się zanim przyjechałem do Krakowa na studia. I o tym mówiłem podczas egzaminu wstępnego, kiedy pani profesor Izdora Tomska mnie zapytała o kierunek filozofii współczesnej, który mnie szczególnie interesuje. Poza tym interesuje mnie Thomas Merton. Człowiek, który znał życie, znał świat, umiał używać życia, w nim się odnaleźć, a przecież został trapistą. Trapistą, to znaczy wszedł do zakonu, w którym na łąk się nie rozmawia, milczą. Wydaje mi się, że u podstaw jest owa świadomość nadużywania słów. My naprawdę nadużywamy słów i nie doceniamy milczenia, które nie jest nic niemówieniem, ale czasem, w którym wzrastamy. To rozumiem, ale przełożeni polecili mu, pozwolili i polecili mu nadal mówić i pisać, ponieważ miał wyjątkowy talent. Ten talent, niezależnie od języka religijnego, mnie urzeka. I tutaj w tych esejach mam dwóch autorów. Ale jeśli mogę mówić dalej, to ja przygotowałem się do naszego spotkania w ten sposób, że mam tutaj dla Ciebie prezent. Otóż siostra zmarłego mego przyjaciela i Twojego przełożonego Adama Wężyckiego, porządkując księgozbiór, który jest bardzo obszerny, no, znalazła. Ja prosiłem o Rilkego, którego miałem przez kilka lat, a Adam mi go pożyczyli, wreszcie mu oddałem. I ja dostałem tego Rilkego w tłumaczeniu Jastruna. Rilke to znowu wyjątkowa, jakaś monumentalna postać, do której mnie zachęcił profesor Roman Gardner.
mówiąc, jakiś to poeta. Otóż podarowała mi studia z teorii poznania i filozofii wartości poświęcone pani profesor Izydorze Dąbskiej. Tutaj jest artykuł mój i tutaj jest artykuł Adama Wężyckiego. A ponieważ ja swój egzemplarz mam, więc ten egzemplarz, który dostałem, będzie, jest już dla ciebie. A ponadto, skoro cały tom, w którym są znakomite nazwiska, poświęcony jest pani profesor, to ja jeszcze do tego dołączyłem krótki mój artykuł z ruchu filozoficznego pod tytułem Być sumieniem filozofa. I w nawiasie o sceptycyzmie profesor Izydory Dąbskiej. Tak więc to jest prezent na ciebie, a zarazem informacja nie wprost, że trzeba liczyć się z tym, że ja dalej jestem pod urokiem pani profesor Dąbskiej najbardziej, którą poznałem przy egzaminie wstępnym i która była moim promotorem pracy magisterskiej i recenzentem pracy doktorskiej. Tutaj jest artykuł związany z moją pracą doktorską o pozytywizmie, o miejscu pozytywizmu. Bardzo ci dziękuję za piękny prezent. Pozycję. Chciałam pokazać profesor Izydorę Dąbską, bo może nie wszyscy ją znają, nie wiem, czy to będzie widać. Notabene nie wygląda na szczęśliwą osobę, ale tak jak powiedziałeś, życie prywatne na razie zostawiamy filozofów. No i tutaj jest też świetna notka o niej pióra profesora Władysława Sturzewskiego, który był jej asystentem. No i znakomite tu nazwiska są. Teraz spis treści. Gdzie tu spis treści? Z tyłu, tak? A przecież to jest jeszcze stare, bo to jest stary typ. Spis treści jest na końcu, a ja szukałam na początku. No tak, tak. Tadeusz Czerzowski, Jan Woleński, Leopold Zgoda, Józef Tischner, Marysław Stróżewski, Elżbieta Paczkowska, moja nauczycielka. Janina Makota, Tadeusz Kotarbiński, Władysław Tatarkiewicz, no proszę. Adam Węgrzecki, no świetny numer, bardzo ci dziękuję, będę studiowała, na pewno wrócimy do tego tomu. Natomiast, no cóż, ja chciałam oczywiście powiedzieć o tym, co ty powiedziałeś, że filozofia dla nas wyrasta z doświadczeń dnia codziennego. I chciałam do czegoś nawiązać, bo może tak trochę dziwnie wygląda w tych ciemnych okularach, ale to jest nie przypadek, ja ich dzisiaj nie ściągam. Ponieważ taka się historia wydarzyła, krótko rzecz mówiąc, było ciemno, wracałam szybko do domu i słuchaj, potknęłam się i wywaliłam się jak długa. Rozumiem, nie będziemy mówić o tym, kto cię pobił. Zbiłam sobie kolana, rozwaliłam sobie kolana, ale sobie najgorsze jest oko, prawe oko. Które było, ja pierwszy raz w życiu miałam w ogóle podbite oko na kolor fioletowy, tak? To się ma takie fioletowe oko, naprawdę się ma takie fioletowe. Teraz ono jest żółto-zielone, mi się wydaje. I troszkę tam jeszcze to samo oko jest też troszkę uszkodzone. Także słuchaj, po prostu niesamowita historia. A najlepsze, że ja jestem osobą, więc nie chcę, żeby to było tego było widać i dzisiaj będziesz miał, bo podobno mówi się, że w oczach się dusza odzwierciedla człowieka, tak? Tak się mówi, że jak się nie widzi oczu, to tak się ciężko rozmawia z kimś. No więc ja jestem dzisiaj bez duszy. O nie, nie? No żartuję, ale trochę się usprawiedliwiam. I wiele musiałabyś zrobić, żeby przestać być atrakcyjną. No w każdym razie taka jest historia, więc siedzę dzisiaj w okularach. Ale wiesz, po prostu ja nie jestem osobą, która łamie nogi, ręce, która się przewraca. W ogóle sobie nie mogę przypomnieć z mojego życia jakiejś, wiesz, historii kontuzji jakichś specjalnych. O, jeszcze jesteś młodziutka, to wszystko przed tobą. I słuchaj, jak wracałam myślą do tego wypadku, nazwijmy go, zaczęłam się zastanawiać, jak to się stało, że ja się przewróciłam. No to jest jakieś w ogóle no, nienormalne.
I słuchaj, doszłam do wniosku, że to bardzo proste wytłumaczenie. Można by tak krótko powiedzieć, ja na chwilę przestałam być filozofką i od razu się wywróciłam. To znaczy, co się ze mną stało? Ja straciłam wewnętrzną równowagę. To znaczy, ja wiesz, nie chcę używać takich zawsze wielkich słów, że ja medytuję, że jestem skoncentrowana. W zasadzie te słowa, wiesz, medytacja, koncentracja, to dla mnie nic nie mówią. Ja nie wiem, co to znaczy, bo to nie jest jakby moja tradycja, o, że tak powiem, do której ja się mogę odnosić. Już dużo bliższe jest mi słowo uważność. Tak, że ja jestem uważna na co dzień. Ja zwracam na wszystko uwagę. Obserwuję siebie, też to jest takie prosta rzecz, którą ja mogę szczerze powiedzieć, że tak jest. Obserwuję siebie, a tym samym obserwuję swoje myśli. Ja wiem zawsze, co się dzieje. A już najwspanialsze słowo, jakie istnieje dla mnie, i z nim się w pełni utożsamiam. Dlaczego się utożsamiam? Bo je w pełni rozumiem. To jest słowo samoświadomość. Ja mi się wydaje, że staram się być osobą samoświadomą. No i właśnie wracałam do tego mojego wywrócenia się, to zrozumiałam, że ja na chwilę straciłam samoświadomość. Ale dlaczego straciłam? Ponieważ zaczęłam żyć jakimiś narracjami, wiesz, zewnętrznymi, problemami zewnętrznymi, które się nawarstwiły w świecie zewnętrznym. I zamiast być samoświadomą, to mój umysł zaczął, wiesz, o tym, o tamtym. To muszę zrobić, tutaj się tego się boję, nie zdążę. Rozumiesz, przestałam być samoświadoma. Można powiedzieć, że krzątanina cię pochłonęła bez reszty. I się wywróciłam. No i właśnie to mam taką nauczkę, że należy zawsze być filozofką. Filozofem, ja muszę być filozofką, chociaż to dziwnie brzmi, prawda? No tak, ale taka moda teraz po prostu, że wielu kobietom przeszkadza po prostu ten męski sposób nazywania pani. Więc ja sama nie wiem, co sądzić na ten temat. Nie, trzeba być swobodna. Tak, ale tak tylko mówię o tym, że faktycznie doświadczenia dnia codziennego są jakby konstytutywne dla tego, z czego wyrasta filozofia. My staramy się rozumieć, co się dzieje, prawda? Być świadomi tego, co się wokół nas wydarza, i mi się wydaje, że to po prostu, wiesz, w ogóle żeśmy się nie porozumiewali w kwestii tego, co tu będzie, o czym będzie mowa, a miałam dokładnie takie samo wrażenie, bo kiedy spotykaliśmy się jeszcze bez nagrywania, to pamiętam, mówiliśmy właśnie o bardziej tak w sposób akademicki w gruncie rzeczy. Nie wiem, czy pamiętasz te rozmowy o Chantal Delsol, chyba ona się nazywa tak, o tej książce. Mówiliśmy o Fryderyku Nietzschem, co mnie zaskoczyło, że ty też dosyć masz dużą sympatię dla Nietzschego i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie, wiesz, tak jestem dzisiaj nastrojona jakoś wewnętrznie na taką filozofię, no nie wiem, dnia codziennego, albo te doświadczenia, które sprawiają, że aż się chce filozofować, tak? Chce się zrozumieć świat i siebie w tym świecie. No i też oczywiście, jak się coś złego dzieje, no bo jak jest super, zresztą mnie to też nastraja filozoficznie, jak jest super, ale no jak jest coś negatywnego, to powstaje pytanie, jak sobie z tym radzić. I to jest właśnie bardzo... Mówiłaś o swoim wnuczku, który mówił, że trzeba słuchać innych. Możesz to o tym powiedzieć? Jaki mądry chłopak. Trzeba słuchać mądrzejszych od siebie. Więc ja mądrzejszego od siebie chciałam zapytać właśnie. Co robisz, kiedy inne narracje zaczynają dominować twoją samoświadomość? Jak się bronić przed lękiem, przed natłokiem spraw, przed rzeczywistością, która skrzeczy? Bo skrzeczy, prawda? To. Czy to się... Pytasz, jak sobie radzę z sobą? Tak zrozumiałem twoje pytanie. Otóż kilka lat temu miałem wykład z 300 osób na sali, na ogół dużo słuchaczy bywało, bo to wtedy taniej studia kosztują. No i powiedziałem, że miałem do wykładu jeszcze
trochę czasu, żona poszła do pracy, dzieci do szkoły i postanowiłem optymalnie spędzić ten czas. Nic nie robiłem. Po prostu nic nie robiłem. Robiłem nic. Jakoś tak z sobą dochodziłem do ładu w związku z natłokiem rozmaitych myśli i spraw, które mogę nazwać krzątaniną dnia codziennego. Otóż nie jest łatwo wyrwać się z tej krzątaniny, a mnie nie jest łatwo pozwolić sobie na to, żeby nią serio się zająć. Stąd pewne stany napięć między moją żoną bardzo dynamiczną, córką bardzo dynamiczną, no a dziadkiem Wojtkiem mną. No, pod tym względem bliższa niż wnuczek, który zawsze wie, czego chce i właściwie potrafi zaaranżować wszystkim jakieś zajęcia, ile by nie było osób. Jest mi bliższa wnuczka. Różnica między nimi jest 6 lat. Otóż wczoraj wnuczek wrócił z obozu, ma 7 lat, z obozu piłkarskiego, bo jest w takim klubie. Był w Zawoli, był zachwycony, bo 2 razy dziennie treningi. No i ja mu mówię, jakaś sprawa, już nie pamiętam jaka, że to jest ważna sprawa, a on mi poważnie na to. Dziadku, ważne jest życie. Ważne jest życie, po prostu byłem zachwycony. To mój Bartoszek, który ciągle jest zajęty sprawami codziennymi. Tak poważnie mi powiedział, właściwie przytomnił mi ten fakt, który ja wiem, o którym wiem i który jest właściwie fundamentalny w filozofii, kiedy usiłujemy jakoś się zajmować. No, co to znaczy żyć? Jak żyć? Jak żyć? Otóż nie dać się przede wszystkim być niewolnikiem krzątaniny codziennej, natomiast mieć dla niej zrozumienie, bo ona jest nieodzowna, ona jest potrzebna. Pytanie jak żyć, fundamentalne pytanie Sokratesa jest zawsze w moim odczuciu podstawowym pytaniem na poszczególne epoki, wspólnoty i osoby indywidualne mają sobie odpowiedzieć. Nikt za nas tych odpowiedzi nam nie da, ale pomóc może i pomaga, jeśli sięgamy myślą wstecz do wysiłku najbardziej znakomitego myślowego i jeśli przyglądamy się temu, co wokół nas w tym zakresie. A niewątpliwie ta nasza współczesność zdominowana cywilizacją posiadania, materialnego posiadania wydaje się o wiele uboższa niż to, co było w przeszłości. No ale przeszłość, początki filozofii, to przynajmniej przełom VII-VI wieku przed naszą erą. I teraz powiem, że ja w ramach zajęć, ale i w życiu, i w ramach namysłu, dla własnych potrzeb, sięgam do przeszłości. Dlaczego? Dlatego, że tu mam do czynienia z kulturą, a w kulturze jest inaczej niż w technice i technologii, które są podporządkowane sprawom bieżącym. W kulturze, jeśli myśl jest cenna, jeśli koncepcja jest cenna, ważna, znacząca, to ja mogę się nie zgadzać, ale ona mnie uczy. Ona mnie uczy. Może nie mamy do czynienia ze starzeniem się, natomiast co najwyżej z zapominaniem. I przypominać sobie i innym to, co inni najwięksi przemyśleli, wydaje mi się jest sprawą wyjątkowej
dwa. No już. To ja nie wiedziałam, czy już nagrywasz. Jest rec. Bardzo dobrze. Ojej. No tak, czyli jesteśmy znowu w Korancie. Dobre miejsce. Fajnie tu jest. A też pochwaliłeś się, że organizowałeś spotkania dla konspiratorów w czasie stanu wojennego. To ty byłeś odpowiedzialny za to, tak? Tutaj w środowisku krakowskim. Tak. Więc jak za czasów stanu wojennego mamy teraz? Jednej z redakcji. No, to powiedziałem w związku z tym, że powiedziałaś, no że ja odpowiadam za spotkania, tak, ja za miejsca spotkań. Tak, ja sprawy techniczne. Także jest mamy tutaj podział pracy, ale fajnie jest. No właśnie jest przyjemnie, więc strasznie dobrze mi się ciebie słucha, ale specjalnie to podkreślam, że jest fajnie, że jest sympatycznie, że ja jestem... Zawsze mi się, wiesz, też to nie wiem, czy to jest dobre, ale wibracje mi się podnoszą, jak słucham ciebie, bo... No bo właśnie to przyjemnie słuchać kogoś, kto mówi inaczej niż mówi większość ludzi. To przyjmuję, ale to, że jestem mądrzejszy, to tego nie przyjmę. Ale tak właśnie też ostatnio troszkę oglądałam, wiesz, YouTube. I tak widzę taką pewną niekompatybilność właśnie kiedyś już to też wybrzmiało. Tej szybkości, wiesz, nowoczesności. Jakiegoś takiego świata, który też je oglądałam najbardziej popularnego youtubera ostatnio. Podobno najbardziej popularny, tam jakąś, akurat pierwszy film, który włączyłam, jakiejś, wiesz, Samsungu, Galaxy. Coś strasznego. Znaczy, jeśli to jest najbardziej popularne, to wiesz, to... Jakby to powiedzieć, no... Zupełnie nie wiem, co się stanie z tymi naszymi filmami, jaki one będą miały rezonans. No, jesteśmy właśnie z innego świata troszkę. Ale powiedziałeś o tradycji. To jest zaskakujące w ustach Ingardena, tak? Który chyba nie był specjalnie zainteresowany przyszłością. Byli tacy filozofowie, którzy nie byli zainteresowani przeszłością, historią, filozofii. Chociaż jesteś też uczniem Izydory Dąbskiej, dla której przeszłość była ważna, prawda? Dla każdego z myślicieli jest ważna przeszłość, ale nie na tyle, żeby się nią zajmować. Zajmować, właśnie. Są tacy, którzy się przeszłością nie zajmują. Mnie się wydaje, że ja jestem filozofką, która zajmuje się przeszłością. Dlatego, że no, chyba to, że się zajmam Hegelem, troszkę to o tym mówi. To, prawda? Jaki to był erudyt. To był człowiek, który... Ale muszę powiedzieć, że on zmienił mój stosunek do przeszłości. Bo ja byłam tak troszkę bardziej lekceważąco się odnosiłam do przeszłości. Myślę, że Hegel zmienił. Tutaj Hegel jest ogólnie bardzo nielubiany. Nawet ty nie lubisz Hegla, bądźmy szczerzy. Ale moim zdaniem... Od filozofów się trzeba uczyć. Można się z nimi nie zgadzać, ale trzeba się od nich uczyć. I Hegel mnie bardzo dużo nauczył. I to jest taka jedna z rzeczy, które mnie nauczył, że pojęcia mają swoją genealogię. I że po prostu my nie możemy mówić współcześnie o czymkolwiek, o wolności, o państwie, o tym, kim jest człowiek, bez zrozumienia tego, kim on był. To są puste pojęcia. Proszę zauważyć, że my żyjemy w kulturze lekceważenia historii i to jest spowodowane też w dużej mierze mocną pozycją filozofii analitycznej, choć to się podobno zmienia, bo nic nie jest raz na zawsze, prawda? Nawet filozofia analityczna, ale współczesność jest z ducha analityczna, prawda? Więc wydaje mi się, że rozumiem dobrze twoje mówienie o przeszłości i też nieprzypadkowo powiedziałeś o Arche. Ja też bym bardzo szybko chyba powiedziała o Arche, gdyby mnie ktoś zapytał o to, czym jest filozofia, prawda? To gdzie my lądujemy? W VII wieku przed naszą erą, a mówimy o dniu dzisiejszym. Prawda? I to jest dla nas jakby oczywiste, że mówimy o podstawie, o zasadzie, o jakimś źródle. Szukamy tego, co najważniejsze. W zasadzie to źródło to co dla czyjejś świadomości jest najważniejsze. Jeśli chodzi o dzień, codzienność, to wiesz, mnie się wydaje, ja się też tutaj bardzo zmieniłam, dlatego, że ja byłam osobą niesłychanie
ci się może to spodoba, lekceważącą materię. Dla mnie w ogóle, ja zawsze żyłam w świecie, wiesz, ideałów, wielkich pytań, co było dla mnie dosyć trudne, bo ja nigdy nie byłam wychowana w tradycji filozoficznej, a dla mnie tradycja religijna jest za ciasna. Tam mnie zawsze pacyfikowano, nie pozwolono mi myśleć o wielkich sprawach w dziedzinie filozoficznej. Zawsze mówił, że nie lubił mnie, znaczy nie lubili mnie księża, tak? Że ja chcę za dużo, ja chcę za dużo wiedzieć. Myślę, zastanawiam się nad czymś, a tutaj jest tradycja, siedź cicho. Także widzisz, to jest bardzo, różnie się to może w życiu człowieka ukształtować, tak? Nie było za ciasno. Ja nie mogłam się, ja właśnie, wiesz, wszyscy oczekiwali ode mnie podejścia praktycznego do życia. Jestem kobietą, ugotuj, zrób krzątanie dnia codziennego, prawda? To jest tak, to są zadania kobiece. A ja? Nie. Mnie to w ogóle nie interesowało. Ja biegłam do lasu i tam się czułam wolna. Bo tam mi nikt nie stawiał barier. Tam mogłam myśleć o sprawach naprawdę ważnych. To paradoksalnie, bo na przykład Hegel zarzucał przyrodzie, że jest niema, że jest głucha, że nie ma samoświadomości, że duch nie ma rezonansu, nie ma do kogo zagadać, tak? A wiesz, paradoksalnie ja jestem ukształtowana przez rośliny, przez zwierzęta, przez potok, który słyszałam, przez świerszcze, które tam się odzywały. I mnie to, ja tam znajdowałam rezonans moich najgłębszych myśli. A nie w świecie kultury, paradoksalnie, bo byłam w takim środowisku, w którym ten rezonans był niemożliwy, dlatego to jest też zresztą ciekawe, jak się kształtuje ludzka świadomość, prawda? Jak z różnych ona wyrasta doświadczeń. Niemniej jednak, więc tak, więc musiałam się nauczyć tego, że materia jest ważna. To będzie, że jest na odwrót. My jesteśmy zdominowani przez materialne kwestie, a ja już musiałam do nich jakby powoli dorastać. I wydaje mi się, że u mnie na przykład trudniejsze było zawsze zajmowanie się sprawami materialnymi, bo mnie ciągnęło do książek, no wiesz, a trzeba żyć. Człowiek potrzebuje mieć pieniądze, człowiek potrzebuje mieć jakąś bazę, jakąś przestrzeń, która da mu warunki ku temu, żeby on sobie mógł filozofować. Jeśli ktoś mówi, że wiesz, materia jest nieważna, to budzi to dzisiaj mój opór. Dlatego, że Platon i Arystoteles mieli niewolników, którzy za nich wykonywali pewne prace, również kobiety wykonywały za nich pewne prace, a oni sobie mogli filozofować. I teraz wydaje mi się, że uczciwe jest w XXI wieku, kiedy my sami zapracujemy sobie na to, żeby móc filozofować, a nie wykorzystujemy do tego osób trzecich. I tu pojawi się bardzo kontrowersyjna myśl, to nas różni, zresztą nigdy to nie było przedmiotem nieporozumienia między nami, ponieważ ty jesteś osobą niezwykle przyjazną, rozumiejącą. Rozumienie zawsze wyklucza, wiesz, nienawiść. Wyklucza negatywne uczucia, które ja ciebie nigdy nie widziałam. Ale tu będzie ta niezgoda między nami, bo przywołałeś Mertona, który był trapistą. I widzisz, ale ktoś zafundował mu ten komfort, że on mógł być trapistą. To znaczy, instytucja kościoła nie jest instytucją, znaczy właśnie to jest bardzo wygodna instytucja, gdzie można sobie siedzieć gdzieś, a wszyscy płacą podatki. Ja na przykład uważam, że na komfort milczenia zakonników powinni się składać tylko i wyłącznie katolicy. Znaczy ci, którzy uważają, że taka droga jest słuszna, a nie wszyscy. Tak uważam, tak? Więc tutaj byłoby, i na przykład dla mnie, ja w ogóle nie jestem osobą już teraz taką specjalnie towarzyską, bym powiedziała. Też musiałam się nauczyć, że świat zewnętrzny, jeszcze raz, żeby to dobrze przejść, o tej materii do tych wielkich rzeczy, że jeśli ja się chcę zajmować wielkimi rzeczami, to najpierw muszę uporządkować kwestie materialne. To znaczy, jeśli ja chcę zmieniać świat, to najpierw muszę posprzątać na biurku. Jeśli ja chcę zmieniać świat,
i mówić o wielkich rzeczach, to ja muszę mieć czysto w pokoju. To znaczy bałagan wokół mnie jest świadectwem bałaganu we mnie. Jeśli ja wymagam od innych, żeby milczeli, to ja też muszę milczeć. Jeśli wymagam od innych, żeby byli mądrzy, to ja też muszę być mądra. I rozumiesz, jeśli wymagam od innych tego, żeby mieli komfort filozofowania, to muszą sobie to sami wypracować. Sami. A nie znaleźć dogodne warunki społeczne, które im to zapewnią. Albo jak niewolnictwo w starożytności, albo jak przymusowe opodatkowanie na jakąś ideologię, z którą ktoś się na przykład nie zgadza. Więc jestem zadowolona z tego, że mam dom, czego nie wstydzę się powiedzieć, bo są kwestie materialne, które umożliwia mi pewien komfort zajmowania się filozofią, ale to jest moje dzieło. Znaczy trzeba się było zająć rzeczami materialnymi, żeby je przezwyciężyć. To znaczy wydaje mi się, że ostatecznie stawiając kropkę nad i, rzeczy materialne są ważne, ale nie najważniejsze. Natomiast są ważne. No bo jeśli nie uznamy, że są ważne, no to będziemy uzależnieni od innych, tak? Albo będziemy spychać posprzątanie biurka na osobę trzecią i tak dalej, i tak dalej. Więc one są ważne, ale dla mnie one nie są najważniejsze. I jak wiesz, myślę o moich dzieciach na przykład, czy o jakichś kwestiach filozoficznych, to wiem, że to biurko nie ma znaczenia. Ono w tym sensie nie ma znaczenia, tak? Że ważniejsze są te kwestie, ale no, nie wyskoczymy poza świat materialny. Znaczy, tkwimy niestety tutaj, to było wielkie zmartwienie wielu filozofów, zwłaszcza idealistycznych, że jesteśmy tu w jakimś sensie uwięzieni. I w zasadzie uporanie się z kwestiami materialnymi jest jednym z najtrudniejszych właściwie spraw w życiu człowieka. Najtrudniejszych spraw. Jak zrobić, jak ukonstytuować swoje życie, żeby nie być niewolnikiem materii, ale żeby ją twórczo wykorzystywać do przeskoczenia do kwestii najważniejszych. I dlatego na przykład dla mnie takim wzorcem najlepszym nie jest religia, nie jest trapista, tylko dla mnie na przykład najlepszym wzorcem tego przeskoczenia z materii do ducha jest na przykład sztuka. Dla mnie ludzie sztuki, artyści, to są ci, którzy bawią się materią, przypominają o tym, że ona jest ważna, bo cała sztuka, prawda, opiera się na pewnych materialnych nośnikach, ale umieją ją tak przetransponować, w taki niesamowity sposób ją jakoś zaprezentować, że ona wynosi nas gdzieś wyżej. Ja tak to odczuwam. Ale słuchaj, trochę skrytykowałam twojego ulubionego filozofa Arystotelesa, prawda? Ale oczywiście to jest taka krytyka, oczywiście, znaczy to jest, Arystoteles jest osobnym tematem i uwikłanie w niewolnictwo jest też osobnym tematem, to jest bardzo ciekawa kwestia, ale niewątpliwie jest to dla obojgu z nas filozof niezwykle inspirujący i ciekawy. Także coś powiedz o Arystotelesie, żeby może zatrzeć to wrażenie takie niemiłe, że miał niewolników, bo oprócz tego, że miał niewolników, był wybitnym filozofem. Jest sens pytać nie tylko o to, co było, ale o to, co jest. W tym pytaniu o to, co było, o archę, jest już jakoś pytanie, co jest. Co było, jest i będzie, jak? I teraz trzeba było sofistów i Sokratesa i sporu niebanalnego, który co jakiś czas się powtarza w dziejach, żeby zrozumieć, że sam człowiek dla siebie jest pewną tajemnicą. Że jest sens pytać, jak być, a to wiąże się z pytaniem, kim się jest. Dlatego, że można żyć na różny sposób. I tutaj kształtuje się wyjątkowego znaczenia pojęcie cnoty. Cnoty, arete, łacińskie virtus. I jeśli chodzi o Arystotelesa, który jest duchowym wnukiem Sokratesa, a uczył Platona, to etyka cnót jest pięknie rozbudowana. I co więcej, ona nie należy do przeszłości tylko. Ona, jeśli my cywilizacyjnie, kulturowo mamy mieć przyszłość przed sobą, należy też do przyszłości. I ja chociażby za amerykańskim myślicielem McIntyrem sądzę, że etykę cnót trzeba nie tylko powielać, ale nadać jej twórczy, żywy charakter.
charakter, ponieważ życie jest dynamiczne i w tym, co jest dynamiczne, trzeba uchwycić to, co zawsze jest ważne. Dignitas, godność jest mi tutaj wyjątkowo na miejscu, a to najbardziej jakoś jest kształtowane w tradycji myśli chrześcijańskiej. Jakby nie brać, po prostu ona jest bardzo bogata, zróżnicowana i nieszczęście w tym, że czasami ją ograniczamy tylko do jednej profesji czy strony czysto instytucjonalnej. I ty o tym tutaj mówiłaś i tu czuję ten pewien tyle niedosyt, ile protest. Jeśli chodzi o Arystoteles, niewątpliwie bardziej nudny niż Platon. Trzeba dodać. Dialogi Platona w znakomitym tłumaczeniu są znakomite. Arystotelesa można czytać i można się nudzić. No ale przecież wypracowywał pewną koncepcję, mając już na kim się wesprzeć. Na Platonie i nie tylko, a Platon próbował rozwiązać dylemat, czy świat stały, czy zmienny. W duchu dualizmu to zrobił. I teraz sam miał pewne wątpliwości do tego, co postulował, jak widział świat. I Arystoteles, wychodząc od tej myśli wspaniałej po polsku, Platon przyjacielem, ale bardziej przyjacielem, prawda, w imię prawdy poddaje krytyce umiłowanego mistrza Platona, bo tak trzeba wygłaskać po plecach, ale twórczo rozwijać, analizując krytycznie to, co się zastało. I jeśli teraz mam cokolwiek nowego do powiedzenia, a nie tylko do powtarzania, co też jest bardzo ważne, to muszę się usprawiedliwić, odnieść w stosunku do tego, co było, dlaczego mnie to nie zadawało i pokazać, jak ważne to jest dziś, a pokazując, jak ważna myśl, którą próbuję kreować, jest ważna dziś, myślę o przyszłości. Natomiast tam, gdzie za wszelką cenę chce się być tylko oryginalnym, coś powiedzieć, co nikt nie powiedział, mamy do czynienia z jakimś najczęściej bełkotem. Jeśli chodzi o samego Arystotelesa, to ja do tego przy innej okazji będę chciał wrócić, bo to jest temat dość obszerny. Ale zasada umiaru, złotego środka, kompromisu, która przenika całą tradycję grecką, prawda? No, tutaj jest fundamentalna i właściwie nie rozumiem. Dzisiaj jak się mówi kompromis, to się myśli o jakimś rachunku. Na dziś po prostu my się umówimy, że się zgadzamy, a jak ja się wzmocnię, to ci pokażę, co ja naprawdę myślałem. A poza tym wiąże się to z jakimś poczuciem słabości. U Arystotelesa zasada umiaru złotego środka jest optimum aksjologicznym działaniu. Optimum aksjologicznym. Najłatwiej jest spaść w skrajność z jednej albo z drugiej strony. O wiele łatwiej jest być tchórzem bądź człowiekiem lekkomyślnym. A rzecz w tym, że trzeba robić to, co jest do zrobienia. Niezależnie od tego, na ile cię rozumieją. To jest szczyt możliwości w działaniu w danej sytuacji, w danej sprawie. Tego się nie pojmuje, tego się nie rozumiem i to z powrotem związane z pojęciem cnoty u Arystotelesa, wypracowaniem teorii cnót, trzeba niejako świadomości społecznej przywrócić, co więcej, ze zrozumieniem, że człowiek jest istotą społeczną. Mówić tylko o jednostce, to nie mówić o człowieku, bo są relacje międzyludzkie i trzeba umieć je mówić. One zmieniają się w czasie,
Ale to, co istotne, bycia człowiekiem wydaje mi się trwa. I sprawą filozofii właśnie jest o tym, co istotne mówić. O tym, co czyni człowiekiem, niezależnie od tego, że biologicznie jest, po prostu co czyni człowiekiem również i w sensie gatunkowym, jako pewną jakość specyficzną, wyrasta poza biologię, ponieważ swoją myślą i umysłem może ogarniać cały świat i szukać miejsca człowieka w tym świecie. Leopoldzie, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i strasznie mnie korci, żeby jeszcze coś mówić, no ale nie mogę, bo już za dużo powiedziałam, tylko powiem, co mnie korci, żeby jeszcze mówić o Arche, które wymagało niesłychanej odwagi, żeby tą myśl prowadzić w ówczesnej sytuacji politycznej, mentalnej. Korci mnie strasznie, żeby mówić o Arystotelesie, o złotym środku. Na moim wykładzie, nie chwaląc się, jest to bardzo ważny część, filozofia polityczna, filozofia etyka Arystotelesa jest przeze mnie dosyć mocno rozwijana. I jeszcze chciałam powiedzieć, że masz w sobie, już kończąc w Twojej wypowiedzi, tego ja się powinnam zawsze uczyć, są bardzo tonizujące. Mam wrażenie, że moje wypowiedzi, nie wiem jak są odbierane, ale mają w sobie taki troszkę antagonizujący charakter, z czego ja zdaję sobie sprawę, muszę pracować, żeby to niwelować, a mam wrażenie, że właśnie bogactwo Twojej myśli polega na właśnie takim bardzo harmonizowaniu konfliktów. Gdzieś one są, one nie są lekceważone, ale one są znoszone jak u Hegla, chciałbym się powiedzieć. Także bardzo Ci dziękuję za tę wypowiedź. I jeszcze Ty chciałeś coś na koniec dodać, więc zamieniamy się. I dziękuję Ci bardzo za te słowa, które przyjmuję. Przyjmuję, ponieważ wydaje mi się, że w mojej naturze, którą odzwierciedla moje nazwisko, zgoda, jakaś taka zdolność jest, ale mało tego, ja świadomie na tym pracuję. Stąd ten Arystoteles. Ale kończąc, chcę powiedzieć, w związku z Twoją wypowiedzią wcześniejszą, i powiedziałbym taką intymnie rodzinną, wyczytałem, już nie powiem gdzie, że u Greków kobieta wolna to kobieta, która ma swój dom. Wspaniała historia. To bardzo Ci dziękuję. Dom oikos, od czego słowa ekonomia i ekologia pochodzą, po prostu tutaj jest bardzo ważne. Fundamentalny i dzisiaj po prostu niesłychanie ważny. To ja też Ci dziękuję, bo ja mam nowy dom ciągle. Ja przeżywam bardzo mój dom i to, że go mam, to jest taka nowa sprawa. No to co, to będziemy kończyli. Jeszcze tutaj wprowadzimy troszkę atmosfery kawiarni, Krakowa, jak zawsze. Tak, tutaj. Dobrze. No to co, to nie wiem, czy będziemy się spotykali kolejny raz też tutaj. Ty organizujesz spotkania. Dziękuję, to zobaczymy. Zobaczymy. To się porozumiemy, bo to zależy i od pogody, ale nie tylko.